Uważam, że mogę twierdzić po tym, jak badałam przez 20 lat życie i dzieła pisma José María Escrivá, a szczególnie intensywnie badałam je przez 2 lata, kiedy pracowałam nad książką. Uważam, że mogę twierdzić, że nikt nie wie, jaka była ideologia polityczna José María Escrivá. Ani też nie ma to dla nas znaczenia. W Opus Dei nie uprawia się polityki. On sam powiedział, jeżeli w jakiejś chwili Opus Dei miałoby zajmować się polityką, w tym znacznym momencie odszedłbym z dzieła. Mówił z wielką siłą. Nie mówcie mi o polityce. Nie uprawiajcie polityki w naszym domu. Domem było wtedy Opus Dei. Jedna z jego włoskich córek powiedziała mu kiedyś: ojcze, jadę na Sycylię w tym tygodniu, ponieważ są wybory. On schwyta się rękami za głowę, zatyka uszy, czyni gest bardzo wymowny. Było w tym coś teatralnego, aby rzucało się w oczy. Nie chcę wiedzieć, nie chcę wiedzieć, na kogo głosujesz. Jedź, głosuj, ale nie mów tego, to twój sekret. Są złe nawyki kleru, konkretnie w Hiszpanii. I prawie w całej Europie jego czasów jest tak, że ksiądz, kapłan gromadzi wokół siebie chórek zwolenników, osoby, które stanowią dusze, nad którymi on ma pieczę i którymi kieruje i staje się jakby właścicielem tych dusz. Escrivá jest przeciwko temu. Istnieje także taka forma klerykalizmu, która polega na tym, że kapłan, wykorzystując urząd kapłański, a tym samym jego autorytet moralny, daje materialne wskazówki innym osobom, wskazówki doczesne, wskazówki w zakresie tematów, które nie są kapłańskimi, nie są duchowymi i angażuje się w kwestie, które nie należą do jego kompetencji. Również bywa tak, że chce mieć pewne przywileje, korzyści i aby mu służono, przychodzi do jakiejś rodziny i odprawia mszę i uczestniczy w przyjęciu, aby, niech mi wolno będzie tak powiedzieć, być sosem na wszystkich talerzach albo pielgrzymem wszystkich sosów. Ale Escrivá jest przeciwko temu klerykalizmowi, który jest klerykalizmem złym. Przestrzega on przed takim klerykalizmem również takie osoby, które, jak mówił, kryją się w fałdach sutanny, ponieważ nie potrafią postawić kroku samodzielnie jak dorośli. W rzeczywistości Opus Dei daje kierownictwo duchowe nie wyłącznie przez kapłanów, księży, ale jak w największym stopniu przez ludzi świeckich. Kobieta ukierunkowuje w sprawach sumienia, mężczyzna ukierunkowuje w sprawach sumienia, a niekoniecznie kapłan. Sobór Watykański II daje sankcję moralną, uroczyste ogłoszenie i zatwierdzenie najważniejszych punktów doktryny istotnych dla Opus Dei. Na przykład uznanie prawa wszystkich świeckich do świętości, uznanie powszechnego powołania do świętości. To, co Escrivá zobaczył 2 października 1928 roku, w roku 1965 uznaje wyraźnie i bezpośrednio Sobór Watykański II. Następnie to, że obowiązek, powinność, jaką mają z imperatywnego nakazu Chrystusa chrześcijanie, by czynić apostolstwo, odnosi się do wszystkich chrześcijan, gdyż apostolstwo nie jest sprawą pewnych odrębnych grup wyspecjalizowanych. Specjalizowani w apostolstwie. Apostolstwo jest kwestią zaprowadzenia zdrowego, cudownego zarażenia wiarą, które ma objąć rodziców i ich dzieci, dzieci i ich braci, przyjaciół, sąsiadów, kolegów z pracy pomiędzy sobą. Po trzecie, uświęcające znaczenie, jakie posiada praca. Praca sama z siebie nie jest ciężarem. Owo ut operaretur, pracujcie, które Bóg przekazuje w Księdze Rodzaju, występuje przed popełnieniem grzechu, przed upadkiem, aby człowiek z poczuciem pańskim, czyli jako Pan, panował nad światem i uprawiał tę cudowną ziemię. Innym dalszym rysem Soboru Watykańskiego II, który wyprzedził Escrivá, jest małżeństwo jako powołanie chrześcijańskie.